Siema, sezon to wreszcie 494 odcinek, lecimy z odcinkiem i yo. To z tego powodu się nie nagrywało i tego wszystkiego. I po prostu jakby... Nie nagrywam, okej, okay, nie nagrywam. Mogę się z tym zgodzić. Jeszcze jestem chory, no bo nie jestem jakby w szkole i tak dalej, ale jestem chory. Niestety, ale się zdarzyło, że... Jeszcze mikrofon jakby przyciemnia tą stronę, by nie było widzieć, ale troszeczkę przybliżyłem sobie niby, no okej, okay. Podwyższyłem po prostu mikrofonu, jeszcze plany zmienić, to co zawsze mówię, planuję, tylko akurat się nie udało go zmienić jeszcze tak szybko, bo i to tak okej, okay. Mogę tak być, że wtedy bym chciał kupić mi więcej RAM, ale bo na promocji więc nie mógł spłynąć, więc no dobra, ja miałem tu pieniądze, to ja zakupię, mi to oczywiście odda, no ale teraz mam po prostu więcej giga do pisania, czyli po prostu 8 giga są do pisania do Minecrafta. Płynniej niby jest, minimalnie, nie powiem, że nie, ale zbytnio nie jest tak bardzo płynniej, dobra, jest. Czasem tylko grafika może już głupoty otwarać, bo grafika, ale to jest już trochę żyłuje czasami tą grafikę. Czasami nawet ona mi takie artefakty daje. Ale no. Dawać, każdy próbuje. Tutaj to chyba ścięliśmy do końca, czy nie? To tak. Tylko oczywiście chyba jednego z odcinków nie mam. Mogę sobie załapać elytrom. Dobra, już, dziękuję. Ale no. Jest jak jest teraz. Mam nadzieję, że to wszystko... No, płynie chodzi na pewno. Zadobi, może zadobi. Z premierem się przydziewać. Zobaczymy. Jeszcze mój nos się odpala. Fajnie. Ale no, próbować każdy próbuje i tak dalej. Będę sobie na tych swoich tych ramach. Jest 3000 MHz. Działają fajnie. Nie narzekam na razie. Chyba bardzo dobrze, że nie narzekam na to, którym ja kupię. Zresztą nie F-ką. Tylko Slick Touchem. Bo tego też nie wiem. Czemu tak zrobiłem, ale no, dobra, już kopię efficiency. No, tyk, tyk. No trochę będziemy się mieli niszczenia względem tego, jak nam zostało, ale mam nadzieję, że tam tak dużo nie zostanie do niszczenia i tak dalej. A my się pozbędziemy kawałku części tego, czego tutaj mamy, bo jak tylko się pozbędę po prostu, to będę mieć jakby już wszystko ogarnięte. Nie, no jest okej, jak widzę nawet na ten, że płynnie jest względem tego, co nagram tak dalej. Nawet, że to w 4K chyba nagram ciągle, to jest spoko. Po prostu już jakby nie chcę być gdzieś tam, bo dobra, nagrywać, ale mogę w sumie tak naprawdę, nie muszę mieć monitora w 4K, ale mogę nagrywać 4K, po prostu tam przestawieniu w OBS-ie rozdziałki do nagrywania, to tyle jest tam ustawione, rozdziałka nagrywania w 4K i tyle. Ale mój no znowu zaczyna i to mi się nie podoba w ogóle. Ile tego tam leżysz? Ło matko. Licząc z tym. To się nawet nie zbliża. Nie, bo zbliżać się zbliżam już. To jest tak zbieranie. No. Dużo będę miał typowo bloków.
I może mam nadzieję, że to zrobię sobie jakiś dom. Niby miałem w planie ten jeden dom, drugi też niby mam. Zobaczymy, który wypadnie mi lepiej. Więc to wszystko jakby wyjdzie z utopcu. Musiałeś wziąć części nienależące to od ciebie. Dziękuję. Bo to jest jakby nie twoje, tylko moje, I guess. Tylko tam zbieranie. A która za minutę? Piąta. Nie, nie jest tak źle. No mam zawsze 20 minut. Ojej, jeszcze moje oko. Happy color. Tak? No oczywiście. Psy. Od tego chyba kichania na życie. No cóż. A shadery dalej mi nie pójdą. No. Bo tu już jest chyba bardziej butlnek po prostu tego, że grafika już no, może nie wyrabiać. Ceny grafik to są dzisiaj zarąbiste. Nie wiem. Może mi wreszcie wyjść do ceny, dziękuję. A jeszcze jest takie dobre, no że chyba to tym podawali w EU. Ogólnie na masę, nie na masę, tylko ogólnie na wszystkim mediach i tego wszystkiego, że oczywiście to się nie opłaca na grafikę kopać, no to teraz kopacze będą brać procesory i najbardziej Ryzen i Intel też. Że te dwie firmy będą być po prostu, ale bardziej chyba Ryzen będą brać, bo wiecie, wielowydajność, no to wiecie, no to będzie trzeba to wszystko zabezpieczyć, ale nie jestem tak, żeby, nie wiem, wszyscy procesy proszę kopać. No to ja nie tak, kurna. Ale no, fajnie zdrożałem te procesory, tym się boję. W sumie, jeżeli teraz procesory zdrożałem, to niby grafiki mogą stanieć, ale tego jakby nie widzę, szczerze. W tym jest problem. Dobra, ja tak trochę poniszczę. Ale już widzę ten słup. Tylko całego widzicie tak jakby. Bo będę mógł już zrobić bardziej tą. O, dotąd powiedzmy. No to tutaj teraz. Tyk, tyk. Żeby to wszystko poniszczyć, gdzie to skopać. Nie będę mieć. Ale surowce teraz odzyskam, no to będzie też jakby dużo. No ale no. Próbować każdy może próbować odzyskiwać. Jakby ten był projekt kiedyś na początku, że coś było, a teraz mi się tak w ogóle nie podoba. Więc muszę mam drugie, no to tak szybko kończyć serię, jeżeli może jeszcze coś robić w przeciągu tych odcinków. No to czemu by nie? No to po prostu robię. Niszczę dom i będę sobie miał jakby. O, tutaj mi się glowstick pokazał. No, dalej. Tylko w sumie nie wiem, myślę nad jednym projektem typowo. Z domem. Bo mam niby trochę pomysłów. Bo mam. Którą taką wersję zrobić, bo na serwerze z kolegami. Gdzie kolega stworzył dom, ale gdzie Eternos. Czy taki projekt w ogóle by nie zadziałał? Stosunkowo do tego, że jak tam trochę starowieczny dom buduje. Czy tutaj też tak by ładnie wyglądało, ale jak patrzę, to ok, niby wygląda. Bo czynię drewno z kamieniem. Ale w jaki sposób, że tak jak tutaj. Nie, nie, tylko tak jeden, ale
Muszę to przemyśleć, bo mamy tutaj jeszcze czarne drewno. Nie takie jak zwykle, tylko mamy tutaj Dark Oak. Zobacz na Dark Oaku. Czy na Dark Oaku jeszcze też ładnie będzie pasować, czyli pewnie to stworzę sobie kwiat Creative. I sprawdzę, jeżeli będzie to działać. Jak będzie, no to będę na tym bazować, ale no, do zobaczenia w ogóle i do tego wszystkiego, bo ogólnie sam zamysł jest dobry. Wziąłem do wiety, fajnie. Nie no dobra, teraz już wygląda tak, że to już jest zniszczone. Projektowo mamy no może i to odłożę, bo nas jak ja nie będę mógł jak no i już na pewno nie mam miejsca w ogóle. To schodzi bardzo dużo. Skrzynki mogę sobie robić, bo tam tylko drewno jakby nie będę używał tak często. To ogólnie inne drewno korzystały tego wszystkiego, ale no. Więc trzeba to wszystko popatrzeć na to tak dalej. Ale źle, że już mam bacon. Byłoby sukces, mamy. Już tak jakby. To też. Kurde. Bo mnie tak niby interesuje, a niby nie. Czy tam, bo tam dużo osób teraz na YouTubie N przebudowuję, może ja też będę przebudowywał, albo ramkę to portal i to wszystko. Też jest do przemyślenia, nie powiem, że nie, ale myślę. Bo wiesz, wiecie, może to zrobić, albo może tak zrobić, że ja to zrobię live'a na Twitch oczywiście. Ale mogę zrobić, nie muszę. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać i czy będzie opłacała się ta przebudowa i tak dalej. Live'a mogę oczywiście robić, nie ma to problemu, ale musimy się chcieć live'a robić, I guess, po prostu. Jakby na siebie muszę narzucić tą chęć, jakiego, że dobra, zrobię live'a. Przed 12 minut, okej. Nawet nie zauważyłem, że już jest jakby taki czas, gdzie ja dopiero, nie wiem, zacząłem się rozkręcać? Tak może to powiedzieć? No okej, no to po prostu kolejny odcinek. Kolejne rzeczy będą robione, jakby niszczenie firarów, gdzie mamy trochę firarów do niszczenia, bo byłem mądry i tak dalej, ale no. Myślałem, że będę miał swój projekt tak, że będę robił, ale okazuje się, że nie, jednak cofuję się, jak robię powiedzmy taką halę, nie powiedzmy, nie wiem, no to wolę coś innego, ale no, że jakby moja tylko spekulacja tego wszystkiego. Ogólnie chyba jak teraz jakby trochę spoczyć z tematu, no to no bo jak o tym mówiłem, o tych procesorach, o tym kryptowalucie, no to Intel 13 generacji chyba, bo to jest 13 generacja. Chyba tak, nie jeden. 12900, to jest chyba 12, nie 13 generacja. Osiąguje chyba tam 3900. Hash tam na sekundę, coś w tym stylu, co tam było, jak ktoś tak zrobił to. A taki Ryzen 3900X osiąguje 6000, no to wiadomo, będą brać Ryzeny. A jeszcze gorsze będą, że będą brać Threadrippery, bo Threadrippery, no to wiadomo, mają dużo kaszu na trzecim tym. Na trzecie, że mam tam 288 MB, to za dużo, nie na procesor. Ale to za Threadripper, no to jakiego 64-rdzeniowego i 120-fontkowego wezmą tam w USA, czy tam, nie wiem, gdzieś tam, no to się im szybko zwróci, I guess. To jest to, że im się to szybko zwróci, bo obecnie to szybko wykopię na życie.
tam ktoś powiedział, że jak się weźmie 16 rdzeniowego i tak dalej, to się za pół roku zwróci. To może nawet się krócej zwrócić. Ale tylko takie moje przypuszczenie, ale u nas ten prosto kosztuje niemałe pieniądze, bo to kosztuje 26 tysięcy, ten taki prosto 64-rdzeniowy. Ale jeżeli ktoś się pożyczy tym, no to tam jeszcze płyty będzie musiał kupować, bo Deadripera, chłodzenie, no wodę minimum, bo powietrznym no to będzie ciężko, powiedzmy, schodzić takiego bydla, bo to jest już mocne proces oniepężenia, bo przy 64-rdzeniowym 128-wątkowym, no to nie jest to słaby procesor, zacznijmy od tego, nie jest to słaby. Mam taki random momencik na tak, nie wiem, 3 minuty maksymalnie by było, mam życie, bo ten procesor jest po prostu szybki. Jak jest szybki, to tam nie przeszkadza temu procesorowi, że będzie przez chwilę tak robić. No i tutaj to ja też nie mam, że problemu nie mam z tym, żeby procesor zmieniać, bo nie potrzebuję, bo mam jakby szczerze dobry procesor, bo jakby jest taki Ryzen, jakie ja mam, to jest Ryzen 7, ale 3700X. Jakby 3800 to chyba się różni tylko już z garem. No jakbym to liczył na Ryzena Zen 4, bo no Zen 3 chyba, jak dobrze pamiętam. Zen 3, no Zen 2 chyba. Chyba Zen 2, nie wiem, plus to chyba nie ma, nie wiem, nie pamiętam teraz, bo jakby dawno nie patrzyłem na procesory, bo tam Zen 3 to jest już te Ryzen 5800 i tak dalej, to wszystko na piątce, to jest na trójce, no to coś sobie 3700 czy tam i tak dalej. To jest chyba Zen 2 typowo, ale nie pamiętam, szczerze, pokroć nie pamiętam. Musiałbym seriously popatrzeć teraz ten procesor, czy to jest Zen 2, czy to nie Zen 3. Zen 3 to na pewno to nie jest, chyba że Zen 4 wyszła, no to Zen 3. Bo Zen 4 chyba też wyszła, albo wyjdzie, nie pamiętam, szczerze teraz to tak. Nie pamiętam po stokroć, jakby zawsze pamiętam, a teraz jakby nie zakopiłem się w procesory tak mocno. Może moje. Dobra, wreszcie. Przecież mi mowy zaczęły respić. Nie dobrze. 18 minuta. Seriously, 18 minuta już. Zostaw się szybko nam schodzi czas, którym poświęcam na nagrywaniu. To musiałem nie podpalić. Kelet zginie, ale taki clipper, no to nie. Ale teraz nie odczuwam bardziej straszniejszego laga, jeżeli mam na 8 przepisanych gigaramu. Trzeba było sobie tyle poprzepisywać. Dobra. Udało się dwa razy. Ale no, kończąc z tym, no to myślę szczerze, co zobaczyć. No bo nie, poza odcinkiem sprawdzę. Nie będę na odcinku sprawdzać. Jak to jest z moim procesorem? Czy to jest Zen 3, czy tam 2, nie pamiętam teraz dokładnie. Ale sobie sprawdzę na luzie. Jakby nie będę się czegoś bał, że tam. I powiem po prostu na następnym odcinku, to chyba piątkowym już? No tak, piątkowym. No to już nieźle będzie. To już będzie piątkowy odcinek. Ale no. Jest jak jest i tak dalej. Mamy trochę do niszczenia. Do gadania też może jako tego być. Odcinek. I tak dalej. Ale no.
tlenu trochę, no poniszemy do końca. Mam już wypiad 20 minut, a widzę to, bardzo dokładnie to widzę. Też wybiła 20 minuta. Czyli życia. Okej. Dwa fajerwerki zawsze służyłam, nie wiem po co, ale co. Widzimy się na odcinku, trzymajcie się, hej.